Sport bajkalsk. Tu się zaczyna kolej krugobajtalska. Infrastruktura kolei krugobajkalskiej. Kilkadziesiąt tuneli, dłuższych, krótszych. Płyniemy dwoma łodziami wzdłuż wybrzeża Bajkału, wzdłuż kolei krugobajkalskiej. Tu jest infrastruktura kolei krugobajkalskiej, która w tej chwili pełni rolę tylko turystycznej atrakcji. Nie ma znaczenia transportowego, ekonomicznego. Spacer szerokimi torami kolei krugobajkalskiej. Wzdłuż Bajkału. Jesteśmy nad całym Bajkałem. Kilkadziesiąt tuneli wybudowanych w początku XX wieku siłami rąk ludzkich. Rok 1902-1904. Jeden z najdłuższych tuneli kolei krugobajkalskiej, prawie 700 metrów, budowany był przez 2 lata, od 1902 roku do 1904. Ilość ofiar śmiertelnych przy budowie nieznana, olbrzymia. Ponad 80 km długości kolei krugobajkalskiej. Kilkadziesiąt tuneli, mostów, przepraw. Była to część kolei syberyjskiej, Władywostok-Moskwa. Jestem na zrekonstruowanym moście, a to jest stary most kolei krugobajkalskiej.
мы можем снять его? Чтобы отдышать. Пані ще не мертві, хоче б я пані своє дітей, бо дітей не мертві. Колей кругобайкальська. Трафілишми на проїзд потягу. Kolej po nowym tym moście, wiadukcie, a tu jest zabytkowy, stary, nieużywany w tej chwili wiadukt. I nasze łodzie. Katiery bystrochodne, którymi poruszamy się dzisiaj po Bajkale. Третий километр. Птичий утёс. Есть на Кругобайкальской железной дороге, на этом месте, где едят чайки. И когда гуляя вдоль берега, либо по ПЖД, очень часто увидно маленький.
Nasz szlak wzdłuż drogi Krugobajkalskiej kończy się w Kołtuku. Tutaj przypłynęliśmy. Miejsce, gdzie zaczyna się kolej Krugobajkalska. Kolej transsyberyjska. W miejscu, gdzie rozpoczyna się kolej Krugobajkalska, która do I wojny światowej była częścią kolei transsyberyjskiej. Wtedy jeszcze nie potrafiono sobie poradzić z wybudowaniem kolei transsyberyjskiej przez Wyżynę Olchońską. Wybudowano za to trudną trasę nad Bajkałem. Straciła ona znaczenie zupełnie po wybudowaniu zapory w Irkucku. Poziom wody się podniósł i kolej Krugobajkalska przestała mieć znaczenie techniczne, ekonomiczne. Małe Muzeum Kolei Syberyjskiej. Wagony wojskowe przeznaczone dla 40 ludzi lub dla 8 koni.